witam wszystkich serdecznie w kolejnym codzienniku. Dzisiaj chciałem pogadać trochę o Google'u, konkretnie o jego produkcie Google Reader, którego zamyka za już niecały miesiąc. Z dniem 1 lipca przestanie funkcjonować ten agregator RSS-ów. I powiem Wam, że dla wielu osób to jest problem, bo nie za bardzo wiedzą, co z tym fantem zrobić. Najbardziej mi się podoba podejście Feedly w tej chwili. Jest to firma, która miała dotychczas aplikację, która integrowała się z Google Readerem, to znaczy ona po prostu pobierała nasze dane, w formie aplikacji była dostępna do przeglądarek internetowych, znaczy była, jest dostępna dla przeglądarek internetowych oraz różnych telefonów i tabletów. No i teraz tak, czyli ona dotychczas była po prostu czytnikiem, takim interfejsem dla nas. Od jakiegoś czasu zaczęli budować swój backend, czyli tą całą infrastrukturę wspierającą w zasadzie własne rozwiązania, w zasadzie własny agregator treści. To się nazywa Normandy. I przejście z tego ma być płynne, czyli jeżeli my się zalogujemy do Twittera, przepraszam, do Feedly, podamy nasze dane Google Readera, niezależnie z jakiej aplikacji to robimy, czy z telefonu, czy z tabletu, to teoretycznie wszystkie nasze wpisy powinny zostać przepisane automatycznie, czyli nasze subskrypcje, nasze katalogi i te wszystkie rzeczy powinny być automatycznie zapamiętane w Feedly i w momencie, w którym Google Reader zostanie wyłączony, to przełączymy się jakby na infrastrukturę Feedly. To jest wszystko fajnie i ładnie, więc wygląda na to, że Feedly pozycjonuje się tutaj na produkt, który zastąpi Google Readera i będzie miał podobną funkcjonalność, a z czasem jeszcze bardziej rozbudowaną. No i teraz jest fajna wiadomość, no bo Feedly ma swoje API, współpracuje z deweloperami i wiemy już, że takie aplikacje jak Reader przez 2e na iPada, na iPhone'a, jak Mr. Reader. No i prawdopodobnie coś tam jeszcze było, nie pamiętam, nie korzystam z tych pozostałych. W każdym razie, te aplikacje będą mogły korzystać z Feedly, tak jak z Google Readera, czyli Feedly stanie się naszym liderem, a Reader stanie się naszym czytnikiem. Wiem, że to głupio brzmi. Tutaj jest Reader, to jest ta najbardziej, jedna z bardziej popularnych aplikacji na Maca i na iOS. No i to jest, powiem Wam, chyba najlepsze rozwiązanie. Ja myślę, że jeśli jeszcze nie byliście w Feedly, to na pewno się tam zapiszcie. Ale pomimo, że Feedly zapewnia, że zbackupuje wszystkie nasze dane i nasze subskrypcje i tak dalej, to jednak uważam, że warto wejść do Google Takeout i samemu je sobie wyeksportować w formacie, dostaniemy je w formacie zip, a w tym zipie będzie plik, który się nazywa, który ma rozszerzenie OPML i to jest bardzo ważny plik, w którym są po prostu wszystkie nasze subskrypcje, więc w razie czego będziemy je mogli przenieść do innej aplikacji. Natomiast fajną rzeczą jest to, że jeżeli nie chcecie korzystać z Feedly, to takie aplikacje właśnie jak Reader i inne będą również integrowały się z innymi serwisami typu właśnie Feedbin i parę innych tam jest, już nie pamiętam w tej chwili, nas nie będę wymyślał. W każdym razie, no tak czy siak, jakieś rozwiązanie będzie. Jeśli chcecie bezboleśnie, no to chyba najlepszą opcją jest Feedly. Feedly jest w tej chwili darmowe, prawdopodobnie z czasem stanie się płatne. Zastanawiałem się, to znaczy model będzie freemium, czyli podstawowa funkcjonalność będzie za darmo, a potem jakieś dodatkowe rzeczy dojdą, będą możliwe, że będą kosztowały. Była ankieta ostatnio w tej sprawie przeprowadzana, podejrzewam, że z czegoś muszą się utrzymywać, z reklam nie, może nie jest wcale tak łatwo, jak sądzili. Także wejdźcie sobie na feedly.com, pobierzcie aplikację, jest darmowa, pobawcie się tym. Ja z tego korzystam od dłuższego czasu i podejrzewam, że nie będę się na nic innego przesiadał. Bardzo mi odpowiada i wszystkim polecam. Natomiast jeśli lubicie Reader na iOS albo na Mac, no to Silvio Rizzi, czyli twórca, pracuje nad uaktualnieniem. Pierwsze na pewno będzie na iPhone'a.
Natomiast to duże uaktualnienie, bo teraz jakieś tam parę mniejszych było. Natomiast na iPada i na Maca trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Prawdopodobnie nawet nie zdąży wypuścić tego przed zamknięciem Google Reader, więc cierpliwości i dlatego warto ten OPML zapisać. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. A dajcie znać, z czego wy korzystacie i co preferujecie w ogóle pod tym względem, bo może są jakieś ciekawe alternatywy, o których ja nie wiem. I dzięki, do usłyszenia. Rozmawiał o czujnikach. On mówi, że sam nosi Nike Fuel Band. Ja to widziałam, kochani, ja mam. Pan się dziwnie na mnie spojrzał. Po prostu świetny film, żeby pójść sobie do kina, spędzić trochę czasu. Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie.